Wściekli 12 już na ekranach polskich kin. Zabawa dokładnie tak jak właśnie w serii, o której wspomniałem. Także jeżeli liczycie na powtórkę z rozrywki, tylko w jeszcze większym stopniu absurdu, tak co najmniej czwartej gęstości, no to nic, tylko wybierać się do kina. Zapraszam na recenzję, będzie ona bezspoilerowa, natomiast spoilery mogą się pojawić odnośnie poprzednich części, poprzednich dwóch, konkretnie mówię o tej z 2015 i 18, ponieważ to jest trzecia z nich, z Jurassic World. No i widzę, że twórcy mają tutaj ambicje, bo chcą, żeby było coraz głupiej, także jedziemy z tym. Jurassic World Dominion jest to najdłuższa część, ponieważ trwa prawie 2,5 godziny. To tak o 20 minut za długo, mówiąc już po wyjściu z sali po prostu, bo czułem się lekko znużony i pewne segmenty były siłą rzeczy przeciągnięte. Ale ja nigdy nie sprawdzałem budżetu tych części, a te dwie poprzednie teraz sobie dzień przed premierą powtórzyłem. No i wychodzę z tej nowej właśnie z sali i wracam do domu teraz przed recenzją, patrzę, szósta na świecie jest, jeżeli chodzi o zarobki. Ta część z 2015 zarobiła prawie 1 700 000 dolarów, druga zarobiła około 1 300 000. Zobaczymy, jak z tą pójdzie, ale to jest wspaniała rzecz, bo to jest pewne, że oni nie przestaną tego kręcić. Już czwórka jest zapowiedziana, a podejrzewam, że będzie jeszcze więcej. Znaczy czwórka oczywiście z tych Jurassic Worldów, no bo mieliśmy jeszcze Jurassic Park, trzy części. Wiadomo, chyba każdy zna ten klasyk. No więc nie wiem, na której części się zatrzyma, ale szykuje się tasiemiec pokroju Fast and Furious, pokroju Piły. I jeżeli to naprawdę tyle będzie zarabiało, ja jestem w szoku, że aż tak dużo, bo wiecie, miliard to już naprawdę rzadko który film zarabia. Trzeba mieć talent, ale widać, ludzie chcą oglądać Dinusie, no i mamy Dinusie. Mogę przyznać, że to naprawdę całkiem wciągający film, ale on nie wciąga ciebie. On wciąga twój mózg. On dosłownie go wsysa. Pokażę jak. Powinienem z nosa wciągać, ale nie będę ryzykował, co mi z niego zostanie wyssane, więc po prostu przejdźmy sobie krótko do fabuły, żeby zarysować, co się tutaj dzieje. Film oczywiście jest sequelem, czyli pełnoprawną kontynuacją poprzedniczki, no i poprzedniej poprzedniczki, także jednym z naszych głównych bohaterów jest tutaj nadal piecyk, w sensie, że Owen to po angielsku piecyk, haha, no i jego ruda partnerka oraz dziewczynka. Jeżeli kojarzycie zakończenie poprzedniej części, no to oni po prostu ratują, czy zabierają ze sobą właśnie małą dziewczynkę, która tam się okazała, że jest klonem po prostu. No i tutaj tak można powiedzieć chyba, że przywłaszczają ją sobie i żyją gdzieś tam na uboczu w tej chatce, co Owen tam strugał właśnie w drugiej części. No więc sobie tak żyją na chillku gdzieś tam razem we trójeczkę, chronią tę dziewczynkę i tak naprawdę wiedzą, że są jacyś ludzie, którzy chcą ją znaleźć, którzy chcą ją odzyskać, czy po prostu przyjechać po nią, przyjść, zabrać. No i gdzieś tam wokół nich żyją Dinusie, jeszcze ten mały, oczywiście Blue tutaj jest najwspanialszą postacią, zresztą Blue i jeszcze dziecko Blue, jak się okazało, może się rozmnożyć, także Blue jest fajny. I to tyle fajnych rzeczy w tym filmie. No i z racji tego, że ta dziewczynka właśnie na końcu części drugiej, tej środkowej, wypuściła te Dinusie na wolność, to tak naprawdę one żyją teraz jakby w całym ekosystemie po prostu gdzieś wśród ludzi. Tam niektóre są w górach, niektóre gdzieś tam jeszcze, a inne są po prostu w miastach. I tutaj ludzie mają wyrąbane, że mięsożerny dinuś biega w środku miasta, one po prostu tak żyją i okej, okay, tak jest, musimy to przyjąć, że niektórzy mają psa, niektórzy mają kota, lecie na spacerek, na smyczy, a ktoś tam ma dinozaura, no okej. Okay. Dinożarły się wyżarły kiedyś paręnaście, dziesiąt ładnych milionów lat temu, no ale teraz są wśród ludności i normalnie fajnie jest na chillku. Ja nie mam zielonego pojęcia, po co ona na końcu poprzedniej części je wypuszcza, znaczy, bo powinny być wolne, ale to inteligentne nie było tak naprawdę. Jakiś głupi pretekst po to, żeby stworzyć tę część kolejną akurat w taki sposób, a nie inny. I jeszcze na samych początkach tej produkcji ja myślałem, że może gdzieś tutaj zahaczą o jakiś taki wątek globalny, że właśnie źle się traktuje zwierzęta, albo że zahaczą o jakiekolwiek problemy ogólnoświatowe, typu jakieś ocieplenie, na przykład klimat, etc., etc. No tak gdzieś wydźwięk tych pierwszych scen narzucił mi taką myśl, ale to się okazuje, że nie. To jest film o dinozaurach żyjących wśród ludności. Co więcej, dinozaury są nieistotne w tym filmie, jakby one są tutaj już na drugim planie, to już nie jest film o dinozaurach, to jest po prostu film o kolejnej idiotycznej korporacji, ale zanim do tego jeszcze przejdę, no to tutaj są na przykład sceny pościgów w środku miasta, gdzie gościu na szpiecyk ucieka skuterem czy tam motorem, a goni go po prostu w kilka dinusiów i no równie dobrze Jason Statham mógłby ich gonić. To jest po prostu moja interpretacja tego filmu, że on jest głębszy niż wam się wydaje. Tak naprawdę te dinozaury są tylko i wyłącznie metaforą właśnie innych produkcji, to jest odniesienie do Fast and Furious, to jest odniesienie do różnego rodzaju akcyjniaków po prostu, gdzie jakiś złol siada na motor, czy siada w samochód i po prostu z bronią
goni głównego bohatera, czyli po prostu antagonista goni protagonistę i on ucieka. I to jest właśnie dokładnie fabuła tego filmu. Brakowało mi tutaj jeszcze tylko Dwayna Johnsona wspinającego się po drapaczach chmur, który wskoczy na tego dinozaura, po prostu siądzie na niego jak na Monta w Tibi i zacznie na nim popierdalać jak na koniu. Co prawda nasz piecyk jeździ sobie tutaj na koniu, ale nie jeździ nikt na dinusiu jako tako, przynajmniej nie pamiętam, chyba nie było takiej sceny. Więc czekam, aż po prostu zrobią sobie konie z dinusiów i ich tu by mogło nie być. To są po prostu jakieś parafrazy, czy po prostu personifikacje antagonistów różnych z filmów, które widzieliście tak naprawdę 1000 razy. Ale właśnie, wracając do naszej idiotycznej korporacji, bo jak zwykle jest to film oparty na tym samym, co każdy tego typu, ale no rozrywkowo pewnie dla wielu będzie świetny, znowu zarobię kupę kasy i powstanie jeszcze 20 innych części. Natomiast nasza tutaj antagoniczna korporacja, tak to nazwę, bio coś tam, już zapomniałem nazwy z wrażenia. Oni są do tego stopnia sprytni, że oczywiście pod przykrywką tego, że chcą wynaleźć leki na Alzheimera, na raka i że dobro dla świata niosą, no to stworzyli pewnego rodzaju szarańczę, która wypierdziela po prostu stamtąd i cały świat dosłownie zaraz może się stać ofiarą tej szarańczy, bo wyżerają uprawy właśnie, pola są poniszczone. No i chcą tym sposobem zdobyć kontrolę globalną nad po prostu pożywieniem. No tak to przynajmniej wygląda. No i są do tego stopnia idiotami, że też mają swoje nasiona, swoje ziarna, których akurat ta szarańcza nie rusza. Więc jakby ta plaga obejmuje tylko inne jakieś tam niezależne nasiona, powiedzmy. A to, co stworzyła ta firma, ta korporacja, no to jest nieruszone. No to nie trzeba być geniuszem inteligencji. Nie potrzeba tu Einsteina, żeby się domyślić, ej, coś tu jest nie tak. Jeżeli szarańcza zżarła wszystkie uprawy, tylko nie te od tej firmy, to czy to może ta firma stworzyła te szarańcze, żeby zagarnąć sobie wszystko, żeby stworzyć tak naprawdę bezkonkurencyjność, żeby zawładnąć światem w danym sektorze gospodarki, czy po prostu żywienia. No, wow, no nikt by nie wpadł na to. Potrzeba było aż obsady ze starego Jurassic Parku, czyli właśnie z klasyczka naszego kochanego, ze starych części, żeby to rozszyfrować. No potrzeba było tutaj doktorów dosłownie, także tak. Niepodważalną zaletą jest to, że wraca tutaj obsada właśnie ze starych części. No i fajny sentymencik z tego się na pewno klei, bo spoko ich zobaczyć na tym ekranie w tej serii, że tak na nowo się tutaj pokazują właśnie troszeczkę w innym wcieleniu już po latach swojej tak naprawdę pracy i swojego życia, jako już troszeczkę podstarzali ludzie. I to się też gdzieś fajnie kontrastuje z tą nową, młodą obsadą. Mamy takie zderzenie pokoleń dosłownie. I to jest super, tylko że nawet oni nie ratują tego filmu, bo to jest jeden wielki absurdalny pierdolnik. Jak tak się przyjrzeć ogółowi tych trzech nowych części, to wychodzi na to, że to jest identycznie napisany film, bo po raz kolejny jest jakaś zła korporacja, jest jakiś złol, czy wojsko, czy właśnie firma, to już nie ma znaczenia. Po prostu zwał jak zwał, ale to jest znowu trzeci raz ten sam film. Ba, nawet nie to, że trzeci raz, to jest tysięczny raz ten sam film, który ja już widziałem, gdzie po prostu jakaś pokroju nowej Godzilli, zła właśnie korporacja, czy zła grupka ludzi, czy właśnie źli wojskowi, chcą czymś zawładnąć, chcą mieć kontrolę, chcą posiąść coś, co się wymyka później spod kontroli. I tak naprawdę, o ile pierwsza część, ta z 2015, też była głupia, to wydaje mi się, że jednak była najfajniejsza z tej absurdalnej serii, ale po prostu każda kolejna jest coraz debilniejsza i mam wrażenie, że to jest najgorsza i najgłupsza część z całej tej trylogii, powiedzmy. No po prostu tu, jakie rzeczy się dzieją z tym, że w ogóle te dinusie żyją sobie w miastach wśród ludzi, że mogą ci użreć rękę, a dziecko tam sobie karmi jednego z nich. Na przykład, ja wiem, że część jest roślinożerna i tak dalej, ale mówię, te mięsożerne też tam biegają. Więc tu naprawdę tylko Dwayna Johnsona z jakimś palnikiem brakuje, żeby posprzątał. No, nie wiem. Nie recenzowałem nigdy co prawda innych części z tej serii, ale właśnie no już w 2015 ktoś wpadł na to, i to jeszcze jest zrozumiałe, mogłoby się to wydarzyć, ktoś wpadł na to, żeby zrobić krzyżówkę DNA i po prostu zrobić takiego dinozaura, który zaraz wyjdzie spod kontroli, że tak powiem. Nie przewidzieli pewnych kroków, ten szef tej korporacji z właśnie 2K15 był jakiś taki nierozgarnięty zbytnio, czy nieogarnięty, no super inteligentny nie był, nawet nie wiedział, z czego ten dinozaur był zrobiony, tam nie było odpowiedniej kontroli, kogoś kto sprawdzi, czy on w ogóle może się wydostać z tego muru, czy nie. No i się wydostaje, oczywiście jest jedna wielka rozruba wtedy w tym parku rozrywki. W drugiej części pod przykrywką tego, że chcą uratować dinusie, no to po prostu chcą je sprzedać i wystawiają na licytację, zabierają je stamtąd zamiast przetransportować do bezpiecznego miejsca z dala od ludzi. I to jest jeszcze o tyle spoko, że właśnie te dinozaury zawsze gdzieś tam były z daleka od ludzi, wokół była jakaś woda, więc one nie za bardzo mogły z tych terenów się wydostać i
nie zagrażały za specjalnie ludziom, chyba że ktoś tam po coś specjalnie poleciał. No, natomiast tutaj właśnie, jak już je mamy wszędzie, na całym świecie, one są po prostu taką częścią społeczeństwa, można powiedzieć, no to nie ma już co wymyślić, więc w ogóle one przestają być, tak jak mówiłem, istotne i po prostu ta szarańcza jest znacznie ważniejsza i to, co muszą ci nowi versus ci starzy bohaterowie ze starych części zrobić. I tak naprawdę już nie oglądamy filmu o dinozaurach, oglądamy film, w którym gdzieś tam jakiś dinozaur ci towarzyszy, bądź poprzeszkadza ci chwilę, a tak naprawdę widzimy troszeczkę nostalgiczne starcie właśnie starej ekipy z tym, no jak prowadzeni są nadal bohaterowie znani z tej nowszej serii i nasza ruda bohaterka, która zmienia się troszeczkę z takiej, no nie za bardzo czułej, powiedzmy, a przynajmniej na pierwszy rzut oka postaci, którą była w tej pierwszej właśnie części 2015, do teraz takiej ratującej świat, takiej z misją, która wraz z piecykiem, no fajnie tutaj koegzystuje jakoś i poświęcają się też, żeby ratować dziewczynkę, którą nazywają oczywiście swoją córką, bo ona jest bardzo istotna tutaj, ale naprawdę mogliby tutaj zrobić chociaż jakikolwiek inny motyw, jakikolwiek inny koncept, ten przewodnik po prostu, żeby zainteresować widzów na tej zasadzie, że może tu jest jakaś ciekawa historia, może tu jest jakiś ciekawy powód, a nie tylko taka siateczka bez dna nastawiona po prostu na pieniądze widza, żeby zbierać do tego koszyczka, zbierać kolejny miliard i lecimy z kolejnymi częściami, no bo jeżeli ktoś daje motyw złej korporacji i ludzi, którzy chcą to pokonać, czy ją pokonać, no to nic więcej ten film sobie nie oferuje. Okej, są fajne dinozaury w CGI, nawet jakoś troszeczkę bardziej mi się podobało niż w poprzednich częściach, szczególnie jak to było kręcone gdzieś tam wieczorem czy nocą, gdzie to oświetlenie było takie bardziej skąpe, było trochę bardziej ciemno, to fajnie te dinusie gdzieś tam się komponowały, gdzieś się nawalały między sobą, ale tak naprawdę to nie jest tutaj w ogóle istotne, bo istotni są nasi bohaterowie i dziewczynka. Więc tyle o tym filmie bezspoilerowo, bo żeby wytknąć jego wszystkie nielogiczności, głupoty, absurdy, to bym musiał tutaj zrobić ostrą tyradę spoilerową, a no tak jak mówiłem, nie będę spoilerował, bo dopiero film wszedł do kin. Sporo osób na film się dopiero wybierze, także napiszcie, czy jesteście fanami właśnie tej serii, czy wolicie poprzednie, stare części właśnie lata 90. w górę, czy ta Jurassic World może podoba wam się bardziej z jakichś przyczyn. No tak rozrywkowo, efekciarsko, jasne, może to komuś przypaść bardziej do gustu niż klasyki, ale... No to nie ma w sobie żadnej wartości, to jest taki typowy popcorniak i tutaj zanim jeszcze podam ocenę, to wam zdradzę moją teorię na kolejne części, bo oni po prostu zrobią to szybciej niż Szybcy i Wściekli, bo tam chyba Fast and Furious w 10, w tej najnowszej części, już nie pamiętam, która to była, w każdym razie, no bohaterowie pojawiają się w kosmosie, jest taka misja, to tutaj myślę, że na spokojnie 4., 5. część możemy spodziewać się tego i szykować się na to, że będzie gdzieś na Marsie budowana kolonia pterodaktylów albo po prostu dinusie mięsożerne zostaną puszczone na Księżyc i będą wpierdalały pył z Księżyca i później zaczną latać, odlecą i teleportują się do kubrickowskiej Odysei kosmicznej i tak będą wyglądały kolejne części. I to nie tylko, że mają aspiracje do Fast and Furious, ale też do Sharknado. Na pewno część z was kojarzy tę serię tam, gdzie rekiny w którejś części 3. czy 4. latały w kosmosie, no to tutaj niewiele brakuje tak naprawdę. Rekiny przynajmniej istnieją obecnie, więc nie ma jeszcze aż takiego zaskoczenia. Może, że ktoś wpuścił w jakimś gównie rekina do kosmosu, chociaż nadal to już jest absurdalne i od czapy. No to tutaj myślę, że dinusie mogą w 4., 5. części robić podobne akcje, także nie zdziwcie się. Jeżeli moja teoria okaże się prawdziwa, to dajecie mi wspieranie na kanale. Możemy się tak umówić. Każdy, kto dotrwał do końca. A kto dotrwał, to niech zostawia hashtag Dinusie albo Blue. Bo Blue to jest najlepsza postać jakby z tej serii i nie ma tutaj nic ciekawszego, szczerze powiedziawszy. Ocena tej części 3. Jest to krab. Za długi krab zdecydowanie. Tą z 2015 oceniłem na 5, później tą środkową na 4 i tą na 3. Uważam, że jest najsłabsza, najgłupsza i to już tyle w kwestii podsumowania. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Ja czekam już na 4, naprawdę. Już się nie mogę doczekać, co odwalą w następnych. Także widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć. A i zostawicie suba, dzwony, tam Discordy, Instagramy wbijać wszędzie. Ja idę. Zdecydowanie za krótko. Przepraszam. Już mam behind the scenes. Ale głośno tam.